Mamy tajniczka. Dziś robimy haul zakupowy. Może pierwszą rzecz pokażemy. To jest gumeczka. A tak. Zarybedy. Zeszyna kupiła gumeczkę i pokazuje, jaką ma gumeczkę. Pokaż, jaką masz piękną bluzeczkę. Jaki to kolor twojej bluzeczki? Różowa. O, też właśnie też. Różowy, tak? To jest twój ulubiony kolor? Mama mi kupiła i ciocia. I ciocia. A kto jest mamą? Lili. Lili jest mamą, a ja jestem? Ciocią. Ja jestem ciocią. Okej. Okay. A tata jest wujkiem. Wujkiem tatuś jest, dobrze. A powiedz mi, co masz na bluzeczce? Ten mini. Pięknie wyglądasz. A co masz na włoskach? Nie wiem. Spineczkę. Dobra, Lili, a ty co masz dzisiaj na sobie? Kokardę. Na włosach kokardę, a bluzeczkę jaką masz? Taką dziewczynkę. Taką dziewczynkę. A ja mam taką, a na włosach nie mam nic. Loki, trochę, takie włosy. Okej, okay, kochani, zapraszamy was serdecznie na haul. No to co, zaczynamy? Pierwsza rzecz, dla kogo to jest? Nawet nie wiem, słuchajcie. To jest jeszcze z rezerw. To jest dla Lileczki. To dla Lileczki. Taka bluzeczka. Taka troszkę jakby sukieneczka na dole. To moja. Nie, to Lili. Bardzo taka ładna. Fajna. I paseczki, jak zebra. Zgadza się. Okej, okay, to odkładamy gdzie? Może tutaj będziemy odkładać, dobra? Następna rzecz to jest sweterek czarny, taki na mijeczki. Nie, srebrne guziczki. Złote guziczki. A to moje? Tak, piękny czarny sweterek dla Leczki z Zary. Z Zary są super sweterki. Okej, okay, Tasina. Moje? Możesz stać, Tasinka, bo cię nie widać. A to moja. Twoja, o tak. Tak sobie pokaż. A taka moja. O taka twoja, śliczna bluzeczka. Z konikiem taka bluzeczka i rękawki są wywinięte, ale można odwinąć? Poczekaj, można. Ja. Teraz ja. Teraz bitwa, kto pokazuje. Okej, okay. Kto pierwszy, teraz to lepszy. Ja. Taka koszula, ja mam koszula. Koszula. Dla taka, kogo? Taka koszula dla Lileczki. Nie, dla Mijeczki. Bardzo ładna koszula, naprawdę bardzo mi się spodobała. Super. To cioci. To kogo jest? To cioci? Cioci. Nie, to jest Lili. Ale jeszcze jest tutaj koszulka. Tu taką samą chyba wcześniej zamówiłam. Tutaj był tatuś zwykłą, zrobiony kawałek dla Lili. Powiem wam, że tatuś naprawdę dużo rzeczy pokupował dziewczynkom i trafiał z rozmiarami. Co? Dla mężczyzn to jest zawsze takie, wiecie, czy to będzie dobre, czy niedobre. Kolejna rzecz, kochani, to jest taka piękna bluzeczka, na mijeczkę troszkę jeszcze jest za duża, z kokardeczką taką śliczną. Okidoki, teraz Lili. Taka moja bluza czarna, motylki. Taka piękna bluza. Szminka też chcesz? Jeszcze raz. Dobra, teraz ja. Nadszedł na mnie czas. Bluza jeszcze jedna dla Lili, czarna z kapturem, taka większa. Ptaszna, pokaż, jakie ty masz piękne usta. Pokaż, pokaż. Ale ja nie wiem, czy nie mam na aparacie trochę szminki. Ale chyba nie, jak fajnie ona wygląda. Także tak, kolejna bluza. Bardzo fajna bluza również w Zarze. Teraz ja. Sweterku? Tak jest spodenki. Masz sweterek, pokaż. Tak jest spodenki. Dla mnie takie jeansy. Może pokażę wam tutaj. O. Jedne takie, drugie takie. Takie. Końcówki. Końcówki, nogawki. O, proszę, wszystko szare akurat pokazujemy. Tamto dla Lili, tutaj dla mi. I jeszcze jeden sweterek przepiękniusi dla Mijeczki. Chcesz zobaczyć się w lusterku? Kolejne rzeczy będą z Pelego. Widziałaś. Takie skarpeteczki, zobaczcie z bliska, to już chyba standard w Penem. Wzięłam dla jednej dameski i dla drugiej. Takie na lato, wiecie, fajne, żeby się nie odparzały stópki. Patrzcie, kochani, tutaj jest taka bluzeczka dla mnie. Taka piękna z falbanką. Tak, falbanki dla jednej dameski i dla drugiej dameski. Ten materiał jest, no nie oszukujmy się, kiepski. Nie mogłam znaleźć takich innych podkoszulek. No i tutaj już widać, zobaczcie, jak się rozciąga. Co, włos się stało? Dobrze. Taszynka tutaj bawi się domkiem, tak?
No, także takie podkoszuleczki, wiecie, to na jeden sezon, ale fajne, białe. Zawsze się do wszystkiego będą pasować, może tak, tak? I tutaj mam zwykłe również chwileczki, to jest dwupak. Proszę bardzo, możesz pokazać. Zwykłe białe podkoszulki. O, do latania. Super. I dla ptaszynki też, tylko już dałyśmy do prania. Tak, pewnie, że możesz. Nie było dla Mijeczki tego zestawu. To jest szary i różowy, również zwykłe podkoszulki. Takie, patrzcie, z drugiej strony. Z drugiej strony. To jest różowa. Tak. A tutaj jest szara. I ostatnie to są standardowo geterki, leginsy. Dla Lileczki. Tak, dla Lileczki. Czarne, szare i dwie pary znalazłam. I dla Mijeczki, tylko te są na 98. Mijeczka jeszcze taka długa nie jest. No to tu są dla Mijeczki. Te są dla Mijeczki, to są twoje, zobacz. Wiesz jakie? O, wiesz, te są dłuższe twoje. Tyle. Ja jestem chyba na nie za duża. Ty jesteś za duża na nie? Że będą za małe na ciebie, myślisz? Jest za duże. Za duże? Nie, dobre, masz takie. Ty, Lileczka nosi na 1,10 m 16, także na pewno będą dobre. Na lato również, co roku im kupuję. Różowe, lubisz różowe? Na lato również różowe, czarne i szare. Zawsze takie im kupuję i białe mają. Tak, białe już wcześniej kupowałam. Tak, to też jest różowe. No, tyle w sumie. Znalazłam dla dziewczynek polarki. Dla Lileczki, dla Mileczki na przyszły rok. Mięciutki? To dla kogo? Dla ciebie, taki duży. Na przyszły rok będziecie miały, jak będziesz na nartach. Ten, co miałeś teraz, już będzie dla ciebie za mały. Więc będziesz miała? Nowy. A jak spojrzałam na ten polarek, to wyglądał jakby był cioci. Jakiej cioci? Cioci. A, czyli mój. Nie no, trochę nie zmieściłam się. Patrz, ile brzucha by mi wystawało. Ta rzecz to są skarpeteczki. I jeszcze taka bluzeczka, sukieneczka, do tego są geterki, ptaszynki. Nie pamiętam, czy wam pokazywałam, ale to zakupiłam w TK Maxie. Bardzo fajny materiał. Piękna koroneczka, oj, jakoś słońce tu świeci. Piękna koroneczka i coś takiego. O, chyba pokazywałam, ale nie jestem pewna. Kochani, jeśli filmik wam się podobał, zostawcie kciuka do góry. Do zobaczenia w następnym filmie. Mua. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa.